rekrutacja przestrzechy w szkole, który odbył się na warszawskiej hali Torwar. Udział w turnieju wzięło 708 dzieci z całej Polski. Dzisiaj gościmy na trzecim finałowym turnieju Edukacja przestrzechy w szkole na warszawskim Torwarze, gdzie ponad 700 dzieci będzie walczyło o to, kto jest najlepszy w Polsce. Dzieci rozegrały 6 rund tempem szachów szybkich 15 minut na partię dla każdego zawodnika. Podzieleni zostali na 9 grup. Osobno grali chłopcy, osobno grały dziewczynki i osobno klasy pierwsze, drugie i trzecia. Edukacja przez szachy w szkole służy temu, aby dzieci dzięki szachom, które są wspaniałym narzędziem edukacyjnym, lepiej radziły sobie później w przyszłości na innych przedmiotach, takich jak matematyka, geografia, fizyka. Czyli poprzez szachy chcemy wpłynąć na ich dalszy rozwój, na ich dalszą edukację, poprawić wyniki, w szczególności w naukach ścisłych, w kolejnych etapach nauczania. Turniej rozegrany został niestandardowym jak na szachy punktacją, gdzie za zwycięstwo zawodnik otrzymywał 3 punkty, za remis 2 punkty, a za przegraną 1 punkt. Taka punktacja bardzo motywowała dzieci zarówno w klasyfikacji indywidualnej, jak i w drużynowej, ponieważ dziecko, które podeszło do szachownicy i zawalczyło, otrzymało 1 punkt. Natomiast każdy, kto nie przyszedł na partię, czyli oddał ją walkowerem, tego punktu nie otrzymał. Uczą dzieci, jak radzić sobie z emocjami. Uczą też tego, że należy przestrzegać zasady. Każde nieprzestrzeganie zasad ma swoje konsekwencje. I uczą się też szacunku do przeciwnika. No i z mojej obserwacji jako sędziego wynika też, że dzieci uczą się tego, jak przegrywać. My podchodzimy do tych dzieci w momencie, kiedy one kończą partię. Jedno dziecko z radością ogłasza, że wygrało, drugie czasami z łzą w oku mówi, że przegrało. Ale mimo wszystko potrafią sobie podać rękę, pogratulować, a na końcu ze sobą rozmawiać, czy też analizować partię.